Kochani, dzisiejszy wywiad jest dla żon, ku pokrzepieniu serc, by wiedziały, że istnieją na świecie jeszcze fajni, naprawdę fajni faceci, którym nie odwaliło na punkcie młodych panienek i którzy uważają, że trzeba na łeb upaść, by zrobić sobie dziecko po 50. Zapraszam Was na rozmowę z Andrzejem Saramonowiczem. trzy lata, czyli tyle, ile ja chodzę po świecie, ty spędziłeś ze swoją żoną. Znaczy, spędzasz nadal. Mhm. Jak wam się to udało? Nie mam pojęcia, bo to jest... Każdy związek to jest przestrzeń fenomenologiczna. Nie da się tego powtórzyć. Znaczy, nie da się dać przepisu. Sam się dziwię, jak tam się to udało. A jak jestem zmuszany do odpowiedzi, no to wtedy myślę, że to chodzi o to, że my nieustannie jesteśmy dla siebie atrakcyjni. Jako ludzie, którzy chcą ze sobą spędzać czas. Nie dalej jak dzisiaj rano i wczoraj późnym wieczorem prowadziliśmy jakąś niezwykle ożywioną dyskusję na temat jednej z książek. I to jest rzecz, która nas, znaczy nie książka, tylko to ciągłe wspólne intelektualne przebywanie, one nas ciągle potrafią rozpalać i to jest ciągle jakiś ludzki, ten miodowy miesiąc między nami. No to co tu psuć tak naprawdę? Znaczy istnieje wiele przeszkód, bo znam te twoje podprowadzenia i wiem, o co mnie będziesz chciała zapytać. Istnieje wiele przeszkód na drodze w takiego związku. Tą przeszkodą są atrakcje, jakimi są inni ludzie. No, w ciągu długiego życia spotykasz jakichś ludzi. Każdy spotyka ludzi, których mu się bardziej lub mniej podobają, czy w wymiarze emocjonalnym, czy w wymiarze seksualnym. I to są zawsze jakieś przeszkody. No. A czy mądra żona pozwala na kochanki albo na skoki w bok? Ale to jest pytanie teoretyczne, czy mówisz mądra żona pytając o moją żonę? No bo to jest, nie rozumiem, bo ja nie wiem na co, bo odpowiedzieć tak. Czy traktowanie mężczyzny trochę jak takie głupkowate zwierzę jest jakimś pomysłem na przetrwanie związku? Nie, traktowanie mężczyzny jako głupkowate zwierzę nie jest żadnym dobrym pomysłem, ale nadal próbuję pójść za tropem. No dobrze, powiedzmy, myśli. Że rozmawiamy teoretycznie, bo przecież nie chcemy... Pójść za tropem twojej myśli, to znaczy zgoda żony, tak, na to, żeby mężczyzna miał kochankę, albo nieprzywiązywanie nie wagi do traktowaniem tego. Traktowaniem mężczyzny jako głupkowatego zwierzęcia. Gdybym ja zbudował taką parabolę, którą ty wybudowałaś i powiedział to o kobiecie, co ty powiedziałeś w tej chwili o mężczyźnie, to akcja mitu trzymałaby się mi tutaj o tu, rozumiesz? Bo to jest, bo gdybym kiedykolwiek, przy jakikolwiek powiedział, że kobieta jest głupim zwierzęciem, dlatego to lub tamto. Nie, tak nie jest. Poza wszystkim, że w relacji między, w parze, tak, w stałym związku, zupełnie inaczej wygląda monogamia fizyczna w pierwszym roku tego związku, w drugim, a inna w 10, a inna w 15, a inna w 30, tak? Bo zdecydowanie na takiej monogamii, czyli na wierności seksualnej, związek oparty jest w pierwszej części tego swojego trwania, a zupełnie inaczej takie związki długoterminowe. No, z tym, że właściwie takie związki długoterminowe już w ogóle nie występują w przyrodzie. Dlatego wszyscy po prostu mówią... Muzealny eksponat przed sobą. Siedzimy 3 lata czy 4, jesteśmy ze sobą, to o rany boskie. Tak. Zmęczyliśmy sobą. To jest taki... no i jeżeli oczywiście jest tak, że... miarą bliskości tylko i wyłącznie jest wierność seksualna, no to takie związki muszą się rozpadać. Bo bliskość, czy też to jedynie, tak, osiąga się przez jakieś powinowactwo zupełnie innego typu. Tak? Znaczy wierność seksualna jest tylko jedną z części, a dla ludzi jest podstawowa. Często. Cóż to za związek, że ludzie się nie zdradzają, jak nie mają sobie nic do powiedzenia. No? Czy to, że mężczyźni jednak nadal bardzo często muszą dzierżyć ten obowiązek konieczności utrzymania rodziny, czy to jest trudne?
Odpowiem tak. Jak się lubi swoją rodzinę, to nie. Jak się nie lubi swojej rodziny, to to wkurza, tak, że trzeba dawać te pieniądze. I to jest indywidualne, nie strukturalne. Tak? To znaczy, jak jesteś z kimś w dobrych relacjach, to on ci nie przeszkadza, jak jest z kimś w złych relacjach, przeszkadza ci we wszystkim. Ale czy to nie jest wyzwanie? Chodzi mi o to, czy to nie jest jedno z kolejnych wyzwań, jak na przykład chłopaki nie płaczą, tak? Muszę być twardy, muszę być skuteczny właśnie, bo muszę zarobić na rodzinę. Czy to nie są takie wyzwania, które jednak przytłaczają? Nie, dlatego że jeżeli mówimy o kryzysie męskości, to kryzys męskości polega właśnie na tym, że mężczyzna zostaje pozbawiony tej swojej podstawowej funkcji w relacji społecznej, jaką jest wyprawa po pożarcie i powrót. To bardzo była niebezpieczna czynność. Dlatego, że to się wiązało z poważnymi ryzykami. No ale to też czyniło mężczyznę mężczyzną, tak? Czyli męskim, tak? Jeżeli to się udało przezwyciężyć. Tak? Nie polegało na tym, że się wyprawiał na truskawki, nie było truskawek, także się na jagody wyprawiał. On się wyprawiał na zwierzę, który był silniejszy od niego albo szybszy. No i musiał wymyśleć, jak to zrobić. Wracał, był podziwiany. Więc moim zdaniem nie ma żadnego kryzysu wtedy, kiedy mężczyzna musi zarabiać na rodzinę. Kryzys, o ile czytałem, pojawia się wtedy, kiedy jest relacja, że mężczyzna i kobieta pracują, a kobieta zarabia więcej. Wtedy ten mężczyzna czuje się upokorzony właśnie dlatego, że to nie on nie jest królem tego polowania. Tak? Z tego polowania, którym są pieniądze, jego partnerka przynosi więcej. No to jak on się ma czuć dobrze? Tak? Mało tego, żeby to było jasne, ona się czuje. Ona zaczyna nim poniżej i zaczyna nim pogardzać, bo on zarabia mniej. I to jest też pytanie do kobiet, tak? Znaczy, to nie, że pokazuje, jak pewne mechanizmy podstawowe decydują. Tak? Jak ja osiągnęłam lepszą pozycję od niego, to zaczynam go lekceważyć. Jak go lekceważę, to go nie szanuję, przestaje mi się podobać i tak dalej, i tak dalej. No, on to czuje, to się rozpada. No tak. Różnica wieku. W środowisku filmowym, nie wiem, czy można tak powiedzieć, albo celebryckim, w showbiznesie, jest wiele par, w których to mężczyzna zamienił obecną swoją partnerkę na młodszy model. Chciałam zapytać, jak te młode kobiety odnajdują się w tym środowisku? Znaczy, po pierwsze, ujęcie, które zaproponowałeś, jest trochę stereotypowe. Ale jest na co dzień niespotykane. No, ja nie dalej jak 2 dni temu siedziałem w knajpie w Krakowie z aktorką przeuroczą, przepiękną, nie wiem, tak? Ale bądźmy obiektywni względem kalendarza średniego pokolenia, przy której był dużo młodszy mężczyzna. Nadal jest temat różnicy środowisko artystyczne jest wyjątkowo nie reprezentatywne dla ludzkości, dlatego że tam jednostki, które odniosły sukces, korzystają z tego sukcesu i czy to jest kobieta, czy mężczyzna, są beneficjentami swojego sukcesu, czyli starsza kobieta ma dużo młodszych partnerów, bo uważa ich za atrakcyjnych i to się tak adekwatnie, znaczy nieadekwatnie, może starsi mężczyźni mają dużo kobiet, ale adekwatnie kobiety mają to samo. To nie jest, to jest bardzo niereprezentatywne środowisko, więc o czym my tu mówimy. Natomiast mechanizm, to jest zupełnie naturalny mechanizm, że mężczyźni wymieniają, jeżeli tak mogę powiedzieć, swoje partnerki na młodsze, dlatego że idą za instynktem. Za instynktem. Instynkt mówi... Ty fuknęłeś na mnie, jak używam słowa zwierzę. Instynkt, ale instynkt, no, człowiek jest zwierzęciem, ale ty wtedy użyłeś pojęcia nieopisowego, tylko oceniającego. A ja używam to opisowo. No. Tak samo jak kobiety. Znaczy, to jest bardzo ciekawe, że się mówi, no wybrał młodszą, a nie stawia się w znaku zapytania wtedy, kiedy kobieta młoda i atrakcyjna wybiera mężczyznę fizycznie nieatrakcyjnego i dużo starszego,
ale z jej punktu widzenia jego atrybuty, na przykład władza, pieniądze, nie, są tym czymś, czym dla mężczyzny są jej powaby fizyczne. W tym kobieta widzi mężczyznę atrakcyjnego. To są pójście za instynktem. Tak to jest. Wielkiej filozofii w tym nie ma. Czy na koniec... Już? Może masz coś do dodania? Nie no. Na koniec chciałabym naciągnąć cię na poradę dla kobiet. Tak, ale jakiego typu? No. Dermatologiczną czy... Nie, no generalnie rozmawiamy o kwestii relacji, tego, że męskość jest w kryzysie. Jak sobie poradzić w świetle tego kryzysu? Ja nie mam żadnej porady dla kobiet, która była poradą dla kobiet. Znaczy, ja mógłbym powiedzieć to, co mógłbym poradzić mężczyznom. Znaczy, rozwijajcie się intelektualnie i duchowo. Znacznie lepiej być człowiekiem mądrym niż głupim. Znacznie łatwiej jest wytrzymać z kimś mądrym niż z głupim. Tak? Znaczy, gdybym miał radzić kobiecie, która straciła swojego męża czy partnera na rzecz młodszej kobiety, to poradziłbym jej to samo, co poradziłbym mężczyźnie, który stracił kobietę na rzecz innego partnera, no bo to nie są szczególnie specyficzne rady, a poradziłbym jej mianowicie to, pozwól, że tam się posiłkuję i wyjmę swój telefon. Tu mam fragment wiersza Charlesa Bukowskiego pod tytułem Klęska. To mówi mężczyzna, ale równie dobrze kobieta mogłaby to powiedzieć. A mówi tak, to jest fragment. Znałem zbyt wiele kobiet i zamiast zastanawiać się, kto ją teraz pierdoli, myślę, właśnie teraz sprawię jakiemuś biednemu sukinsynowi sporo kłopotu. To bym poradził. Naprawdę nie przejmować się. Bo i po co? Tak, ale ja jeszcze, poczekajcie, jeszcze trochę podrążę. Znaczy, próbuję cię naciągnąć właśnie na taką odpowiedź, że kobiety za bardzo się może koncentrują na tych facetach. Że te wszystkie żony, które są w tych rozpaczach, bo im się życie zawaliło. No im się życie zawaliło, bo nie miały żadnego innego życia poza tym mężem. No to im się zawaliło życie, no. Znaczy, to chyba nie jest aż takie proste. To znaczy, zegar biologiczny jest dużo bardziej okrutny dla kobiet i dla mężczyzn. I kultura no, więc... też jest dużo bardziej okrutna, ponieważ kultura, w której żyjemy, ta kultura, w której... czy popkultura, pseudokultura, ale no, ta, w której żyjemy, która, dla której Bogiem, bożkiem nawet stała się młodość. Właściwie, jak się przejrzymy, nawet jeżeli przejdziesz sobie pod centrum handlowym, to nie znajdziesz sklepu z rzeczami dla ludzi starszych. Nie ma takich sklepów. To znaczy, ich nie ma w ogóle w przestrzeni społecznej. Nie ma dla nich knajp. Nie ma dla nich nic. Nic im świat nie oferuje. Mówi im, idźcie, zamknijcie się w domu i siedźcie, oglądajcie jedynkę. Słaba propozycja. Zwłaszcza pod Kurskim. Więc w związku z tym, jak kobieta ma lat 40 czy 50, to jeżeli zostanie zostawiona przez mężczyznę, to po pierwsze wcale nie wzbudza już dzisiaj poczucia, że została skrzywdzona, tylko że jest, że spotkała, znaczy została sfrajerzona, sfrajerzyła się po prostu. Więc siłą rzeczy świat jej mówi, już ciebie nie ma. No to co się dziwić, że jest jej przykro. I to są bardzo, bardzo dramatyczne sytuacje, tak? Znaczy mężczyzna 50-letni ciągle może jeszcze budować jakoś swoje życie z innymi partnerkami. Jeżeli jest głupi, będzie miał dzieci. Mówię tak dlatego, że myślę, że trzeba być kompletnie rąbniętym, żeby mieć dzieci po 50. Wrócimy do tego. Chyba, że się człowiek nimi nie zajmuje, no to wtedy może je mieć. No ale jak próbuję być dobrym ojcem, to po cholerę to wszystko już. Ten czas minął. Natomiast kobieta jest poza właściwie takim nawiasem, no no ale to jest rzecz chyba, która nawet bez takich dramatycznych rzeczy jest bardzo dotkliwa. To, po prostu... Ja mam lat 53 i czuję coraz silniej, jak cały świat mówi mi, odsuń się, przesuń się, tak? Znaczy,
mogę jako artysta tak zwany, mogę... A kobiety nadal podrywają się? Odwalać młodego przez długi czas, tak? I mieć jakieś takie, będę odnosił sukcesy, to będę jeszcze taki atrakcyjny dla świata. Ale nadal jest takie, że już ciebie nie ma, tak? A kobiety podrywają cię? Myślę, że tak. Tak, no. Podrywają. Podrywają. To jest takie głupie słowo, tak. Zauważają mnie, tak. I jak cię zauważają? Różny sposób. No wiesz, ja też... To jest takie... No nie jestem jakiś taki szczególnie i fizycznie, i intelektualnie szpetny. No to ja się nie dziwię. No, więc jakoś mnie zauważają. Czasami próbują ze mną flirtować, czasami próbują mnie naciągać na romans, tak. Albo na wywiad. Albo na wywiad. A ja się godzę. Andrzej, ostatnia rzecz. Powiedz mi, dlaczego uważasz, że decyzja o późnym ojcostwie jest głupią decyzją? Znaczy ja uważam. Ja, Andrzej Saramonowicz, uważam, że który to mężczyzna bardzo kocha dzieci i ma z nimi bardzo dobre relacje, ale ze swoimi, ale tak naprawdę jakby lubię ten świat tego, że ja już bym się na to nie zdecydował ze względu na energię, czy brak pewnej energii, którą mam. Wygodę? Są różne etapy w życiu. No. No, chciałbym też zagrać w reprezentacji Polski w piłce nożnej, ale już nie zagram. Trudno się z tym godzę, ale muszę powiedzieć sobie, że pewne rzeczy mijają. No to też mijają. Biologicznie można mieć dzieci do późnego wieku. Można się też nimi nie zajmować. No, może to jest komuś potrzebne. Może rzeczywiście ktoś... Się wydaje, że mężczyźni się decydują na to, by albo zaklepać te partnerki, albo po prostu mieć je z głowy, bo one klepią, że chcą mieć te dzieci, co jest naturalne. Ja uważam całkiem odmiennie, to znaczy, że tam kobiety, te młodsze, tak, które zdobyły partnerów z second handu lub third, lub tam dalej, nie będziemy tak daleko sięgać, próbują ich zaklepać poprzez dzieci, tak. Ale naprawdę, to znaczy ja mówię tylko o sobie, tak, nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której miałbym wyjść z jednej rodziny po to, żeby zakładać drugą. Naprawdę trzeba na głowę upaść. Czy można czytać książki w tym czasie? Można wyjść do wolności. Nie, no, ale to nie chodzi o wolność taką, że o, tu, no wiesz, no masz, jest tyle fajnych rzeczy na świecie, które można robić. Chodzić do teatru. A od czasu do czasu, i tu znowu wracamy do początku. To znaczy świat liberalnych, wyemancypowanych kobiet daje możliwość realizacji, udanej realizacji swojego życia seksualnego bez związania się na stałe, wiesz. Wiem. Nie rozumiem mężczyzn, którzy w tym samym czasie kupują sobie dwuosobowego roadstera i zaczynają mieć dzieci. No, to się nie składa. No. Nie mieści się rodzina w sportowym kabrio. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, rozmowa z Andrzejem była pierwszą z serii, którą zatytułowałam roboczo Rozmowy z facetami, których nie wygoniłabym z łóżka. Kiedyś wymarzyłam sobie, że przeprowadzę wywiady z mężczyznami, o których marzą kobiety, z takimi, których życzą swoim córkom. Właśnie o relacjach, o męskości, kobiecości. Jeśli jesteście ciekawi, kto jest na tej krótkiej liście, zapraszam Was do subskrybowania kanału. Może ich podpowiedzi na temat związków Wam się do czegoś przydadzą.